Ruszyła akcja kastracji wolno żyjących kotów z terenu Leszna. To przede wszystkim informacja dla osób dokarmiających wolno żyjące koty i orientujących się w ich stanie zdrowotnym i dobrobycie. Fundacja Zwierzęce SOS prosi o zgłaszanie kotów, które nie są wykastrowane. Może też pożyczyć klatki łapki do wyłapania tych kotów, których nie da się złapać w ręce. Zgłoszonego kota należy złapać we własnym zakresie i dowieźć do wskazanej przez fundację lecznicy. Tym lepiej, jeżeli ktoś może tymczasowo przetrzymać kota po zabiegu. Zabiegi bez przetrzymania będą realizowane szybciej. Te z przetrzymaniem są warunkowane ilością wolnych klatek u weterynarza. Maksymalnie do czasu rekonwalescencji po zabiegu można przetrzymać 5 kotów. Koty należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 504 703 545 lub kontaktując się z fundacją, na przykład przez jej profil na Facebooku. Projekt kastracji współfinansowany jest ze środków miasta Leszna oraz programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.